Cześć! Dzisiaj dla Ciebie przygotowałem zestawienie 5 największych bestsellerów z firmy Temu. Temu to jest miejsce, gdzie można naprawdę nabyć bardzo fajne produkty. No i wybrałem sobie, tak jak wspomniałem, 5 bestsellerów i przetestujemy, czy te bestsellery są warte swojej ceny. Jeżeli pierwszy raz mnie oglądasz, to ja nazywam się Mateusz. Jestem ekspertem od sprzedaży w internecie, specjalizuję się w dropshippingu. Na moim kanale jest prawie 200 filmów właśnie związanych z tym tematyką, więc jeżeli jesteś zainteresowany, to pamiętaj, żeby zostawić lajka, subskrybuj, no i koniecznie zobacz wszystkie pozostałe moje filmy. Wiele osób się mnie pyta, czy warto robić dropa z Temu. Powiem Ci, że warto, ale jest taki problem, że Temu niespecjalnie robi model dropshippingowy. Dlaczego? Z prostego względu. Oni do tych wszystkich paczek dopłacają. Pokażę Ci za chwileczkę, za ile kupiłem rzeczy. Policzysz sobie, jaki jest koszt dostawy z Chin, to widać czarno na białym, że oni na tym tracą, czyli inwestują w marketing. Drugi minus jest taki, że na wszystkich torbach jest napisane Temu. Było rok temu, był taki okres, kiedy nie dawali tych torb, może zabrakło, ale dobra. Zabieramy się za przegląd bestsellerów, które są w Temu. Zacznijmy od tego. To było inteligentne światełko indukcyjne, za które zapłaciłem, uwaga, 8,39. Tak mało? No i zobaczmy, czy to jest warte swojej ceny. No i właśnie dlatego Temu nie lubi dropshippingu, no bo musiałoby dopłacać. No to teraz zróbmy tego taki unpacking, zobaczymy, czy świeci. Wydawało mi się, że jest trochę dłuższe, a to jest tylko 20 cm. Trochę pognieciony, ale wiadomo, jak coś idzie w reklamówkach tyle kilometrów. No nie, jest stare łącze USB, mikro USB. No i tak widać, że jest to tak siekierą trochę łupane. O, ale świeci. Nie za mocno. Jest nawet instrukcja, słuchajcie. Ale można podświetlać, będziecie lepiej mi widzieć. Jest instrukcja, której oczywiście nie będziemy... O, jakiś do naklejenia, instrukcja, no i co? I magnesiki, słuchajcie, będzie można to gdzieś tam podkleić. Jest też czujka, ale muszę Wam powiedzieć szczerze, że wizualizacja jest bardzo ładna. Wygląda naprawdę na tandetny produkt. No ale co zrobić? Za 8 zł chyba się opłacało. Natomiast gdybym sprzedawał coś takiego za 49 zł, no to widać, że ta jakość jest naprawdę, widać, że ten plastik jest taki odlany z byle czego. Dobra, to był pierwszy gadżet. Czy to ma potencjał do dropshippingu? No niestety muszę Ci powiedzieć, że nie. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo osób już sprzedaje podobne rzeczy. No i jakość jest słaba, tak? A jak wiesz z moich wcześniejszych filmów, ja jestem przeciwnikiem sprzedawania tandety. Dlatego, że jest to biznes na krótką metę. Kolejna lampa LEDowa. Będziemy troszeczkę teraz mówili o LEDach. Pierwszy raz to widzę. Kabelek jest. No i powiem Wam, że trochę rozczarowanie, dlatego że to tutaj było reklamowane jako coś, przynajmniej nie było napisane, że to jest z metalu. Wyglądało tak, by było z metalu, więc taka mała lampka, tu muszę się przyznać, że ona nie jest taka mała, nie ma może 20 cm, ale jest mała, ale cieszy. Przyda się do kluczy, ale muszę Wam powiedzieć, że do kluczy będzie troszeczkę za duże, więc no nie wiem, trochę to dziwnie wygląda. Zapłaciłem za to jakieś 8 zł, 7,79. Zobaczmy, ile ma funkcji. Tu da się wkręcić. Ma magnes, zobaczcie, można sobie na przykład gdzieś przyczepić. No i teraz zobaczmy, czy świeci. Ładowanie jak jest. O, ładowanie jest na USB-C, ale doszli do postępu. No i ile będzie świeciła, nie mam bladego pojęcia. Może kiedyś zrobię test, ale teraz zobaczcie, tak świeci strasznie mocno. O, przerywa. Powiem Wam szczerze, ja bym tego nie sprzedawał. Ja bym to wykorzystał, jak macie jakiś sklep z akcesoriami do samochodów, na przykład z rzeczami do biwaku, jako upsell za na przykład 19 zł. Z tego co wiem, te przedmioty w Polsce są dostępne. Ceny nie pamiętam, ale coś koło 5 zł. Moja taka ocena, mocne 3 na 20. Jesteś gotowy na otwarcie własnego sklepu internetowego? Czy jesteś gotowy, żeby wystartować w modelu dropshippingowym? Ja nazywam się Mateusz i jestem autorem jednej z pierwszych książek na rynku polskim o dropshippingu, instrukcja obsługi. I przygotowałem dla Ciebie kurs, gdzie zamieściłem same najważniejsze informacje i te przydatne, jak uruchomić swój własny sklep internetowy. Zobacz sobie na tą listę. Prawie 200 lekcji.
i opowiadam tutaj o wszystkim, czyli o tych aspektach związanych z prawem, czyli czy musisz mieć 18 lat, czy musisz mieć własną firmę, czy możesz prowadzić nierejestrowaną działalność gospodarczą, jak sobie poradzić z regulaminem, polityką prywatności. Później pokazuję, jak skonfigurować krok po kroku sklep internetowy. Pokazuję Ci także i sprzedaję Ci moje największe tajniki wyszukiwania bestsellerów. Następnie przechodzimy do utworzenia reklamy na Facebooku, na TikToku i na Google. Wykorzystujemy także najnowocześniejsze trendy, czyli UGC i influencerów. To wszystko masz w tym kursie. Dodatkowo do tego kursu dostaniesz dostęp do zamkniętego forum na Discordzie, gdzie Ty, ja będziemy mieli kontakt i oczywiście rzesza sprzedawców. Do zobaczenia! Wow, co to jest? Strasznie szeleści. To jest mata, która, słuchajcie, znajduje się pod każdą paletą albo pod umywalką. Jest to reklamowana jako super mata chłonna, która imituje kamień. Muszę Wam powiedzieć, że w dotyku delikatna. Tak będzie za po miesiącu żółta. Tandetnie to wygląda. Zobaczmy, ile ja za to dałem. 11 zł. No, powiem Wam szczerze, że na filmiku reklamowym troszeczkę to lepiej wygląda, ale jest to taka guma jakaś. Wcześniej nie będzie ślizgało. Na zdjęciu te kamienie, które są tutaj, są bardziej wypukłe, a tu są takie wklęsłe. Może odwody się powiększą, nie wiem. Ta mata na pewno, to nie jest ta mata, która jest na filmie reklamowym, na 100%. Tamta jest większa i tak dalej, a to jest po prostu tandeta. Czy ja bym to sprzedawał? Nie, ale wiem, że ludzie sprzedawali i na tym zarobili całkiem fajnie. No, produkt taki nie najgorszy, ale zostałem wprowadzony w błąd. A, no właśnie. Słuchajcie, to rzecz nie ma nic wspólnego z temu. Wrzuciłem tak, jak wychodziłem. To jest dinozaur. Nie wiem, czy wiecie, ale druk na drukarkach 3D i sprzedaż tego to jest jeden z takich najfajniejszych trendów, który obecnie eksploduje na TikToku. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, jak drukować i sprzedawać, właściwie nie jestem specem od druku, tylko od sprzedaży, choć jak widać, drukować umiem, tylko jeszcze nie obrobiłem, to daj znać pod filmem druk 3D, a przygotuję Ci film i pokażę Ci, jak Ty naprawdę, mając niewielkie nakłady, bo drukarkę można kupić nawet za kilkaset złotych, możesz drukować i sprzedawać takie produkty. Okej, a żeby nie było jeszcze tak łatwo, to chcę się pokazać swoim kunsztem projektanta i ostatnio też dla syna wydrukowałem coś takiego. Tomek. Też wiem, że są firmy, które coś takiego drukują. Tu Wam zdradzę jedną rzecz, że wydruk czegoś takiego, pewnie licząc prąd, inne opłaty, to jest około 2-3 zł. Nie wiem, dokładnie nie liczyłem, ile to zabierało. Dobra, no to zobaczmy, co tam mamy jeszcze w kieszeni. No oczywiście najlepsze zostawię na koniec, ale to, z czym Wam się to kojarzy. I teraz wiem, że połowa osób napisze, że jakiś tam wibrator albo szminka. Nie wiem, co te dwa przedmioty mają ze sobą wspólnego, ale ja wiem, co to jest. Zapłaciłem za to, słuchajcie, 4,27. I powiem Wam, że to jest praktyczna rzecz. Znam osobę, która to sprzedawała. Problem polega na tym, że ja na przykład dużo podróżuję. Problem nie jest tym, że podróżuję, ale wiecie, czasem trzeba wziąć mydło. No i czasem, jak się jest w ciepłych krajach, no to warto ładnie pachnąć. No i nie będę brał jakiejś butelki z perfumami, dlatego że taka butelka perfum bardzo dużo waży. A jak wiesz, ciężar naszego plecaka to jest suma rzeczy lekkich. I to, słuchajcie, jest naprawdę petarda. To kupiłem akurat dla siebie, mój kolega. I to są takie małe perfumy. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że kiedyś widziałem TikToka, gdzie ktoś pokazał, jak wchodził sobie do tych dużych perfumerii i sobie nabijał. Czyli bierzesz perfumy, nabijasz i później masz Twój zapach przenośny. Bardzo fajne urządzenie. Muszę Wam powiedzieć, że dałem do niego 4,12 zł. Więc bardzo fajne. Czy to się odkręca? Chyba nie. Ale też chcę Wam zademonstrować, jak to wygląda, więc wybrałem najlepsze perfumy, jakie mam w domu. To są oczywiście perfumy marki Ferrari. Mam jeszcze Lamborghini, ale Ferrari to oczywiście zapach pieniędzy. I to widziałem na filmiku, że tutaj widzicie, ściągnąłem to i spróbuję to nabić. Nigdy tego nie używałem, pierwszy raz. Uwaga. Ej, działa. Wow, zobaczcie, nabiłem tyle. No nie będę szalał, bo te perfumy od 10 lat mam, to nie chcę ich tak szybko zużyć. No i teraz zobaczmy, czy to działa. Ej. Działa. Pachnie dolarsowo. Czy ja bym to sprzedawał? Myślę, że teraz nadchodzi na to sezon. Myślę, że to jest bardzo dobry produkt. A powiem Ci, że przeglądałem reklamy, jakieś statystyki przed nagraniem tego
odcinka i powiem Ci, że nie natknąłem się na sklep, który coś takiego sprzedaje. To jest także idealny produkt pod upsell i naprawdę wygląda bardzo fajnie. Jest wart swojej ceny. 4 zł, nawet ja, słuchajcie, gdyby to było normalnie sprzedaży, dałbym za to 20 zł, bo jest naprawdę super wykonane. Jestem pod wrażeniem. Z tych wszystkich produktów, które dzisiaj Ci zaprezentowałem, to jest numer jeden. Takie pudełko. Co to jest? Zobaczmy, powiem Ci, ile za to dałem na początku. Zapłaciłem 9 zł. Było na promocji. I co to jest, słuchajcie? Wiele osób to sprzedawało lub próbowało sprzedawać. To jest narzędzie do rozdrabniania mięsa, czosnku. Mięsa to może nie, ale do czosnku, owoców, czyli taki blender. Muszę wziąć nóż. Najlepiej zapakowane przyszło. Zobaczymy, czy to wygląda tak jak na stronie. No i słuchajcie, unboxing. Co tutaj mamy? Styropian. Instrukcja, kto wyczytał instrukcję, jest opakowanie plus kolejny tandetny kabelek. Słuchajcie, ja mam dość tych kabelków, ja mam ich chyba ze 140 w domu. Prośba do Chińczyków, żeby nie dołączali, bo każdy ma taki kabel. To, co mnie wkurzyło, to że jest to te jednak stare mikro USB, a teraz wiadomo, że wszystko jest na nowym, trzeba być na wycieczkę brać przejściówkę. No i zobaczmy, jak to wygląda. Świeci się coś. No, słuchajcie, taki przedmiot za 9 zł. Zobaczmy, czy ostrza są ostre. Są ostre. Kręcą się. Ale teraz zobaczmy, czy to będzie działało. Tu jest, widać, że wtyk na ładowarkę starą. No i co, trzeba chyba nacisnąć. Przed chwilą się świeciło. A, dobra. Czyli tutaj, zobaczcie, zobaczyłem, że jest czujnik, więc dotknąłem go ręką i zakręciłem, więc myślę, że to po prostu moja wina, źle dokręciłem. Trzeba było przeczytać instrukcję. Aha, dobra. Okej, bo to jak jest niedopchane, to ten przycisk nie jest włączony, trzeba mocno to chwycić. I zobaczcie, teraz pojawia się tutaj dioda, która miga i wow, działa. Powiem Wam szczerze, na te 9 zł bardzo dobry wynik. Zobaczmy, czy to działa, tak? Czyli na przykład rzućmy sobie troszeczkę kartonu. Myślę, że ten karton jest lżejszy i bardziej miękki od czosnku. Dajemy. Tylko trzeba trafić. Chcę Wam powiedzieć, że działa!